Słuchajcie, ja już działałem, bo ja firmę założyłem 10 listopada w 82 roku. Notabene, nie wiem, czy pan pewnie nie wie, co było 10 listopada 82 roku, oprócz założenia firmy. Więc podpowiem, bo nie wymyśli pan prawdopodobnie. Zmarł towarzysz Breżniew. O, to tego bym nie wymyślił. Także, wie pan, no jakby skończyła się jedna era, no w świecie, no natomiast no tym samym można powiedzieć, może nie tym samym, nie przez to, nie dzięki temu, ale zupełnie niezależna sprawa, no, no założyła firmę, nie? Także, ale oczywiście tego, te dwa fakty się nie łączą ze sobą, to jest... nie miałem żadnego udziału w tym. No. Znaczy, ja wtedy pracowałem, wcześniej zanim założyłem firmę, pracowałem w biurze projektów w Chemiteksie. To było biuro projektów przemysłu włókien chemicznych. Tam byłem asystentem projektanta, no i, a ponieważ to zaczął się kryzys wtedy, no i prawie że we wszystkich fabrykach no, musiała być część osób zwolniona, no, ponieważ kierownik nasz, ja pracowałem w pracowni automatyki, uważał, że no, ma samych najlepszych pracowników i on w zasadzie nikogo nie chce zwolnić, no ale to mówi, to w takim razie no, może ktoś się no, zgłosi sam do zwolnienia. No i ja wtedy sobie tak pomyślałem, kurczę, no wtedy no, ja ile miałem, 26, 28 lat, 54 rocznie, miałem 28 lat, mówię, no to tak, dziecka jeszcze nie mam, mówię, no spróbuję założyć firmę. Jakby mnie wypali, no to no, po prostu, że tak powiem, za pół roku wrócę do państwowej firmy, bo wtedy były tylko państwowe firmy praktycznie, no bo te prywatne to były malutkie i no, zakłady rzemieślnicze, nie? Ja mówię, no spróbuję założyć, no jakieś tam pomysły miałem. No i wtedy, ponieważ no, problemem było zdobycie lokalu. Ja mieszkałem wtedy na tak zwanym Manhattanie w Łodzi, czyli w takich wieżowcach w centrum Łodzi. No i to była spółdzielnia zasoby z Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, SDM-u. I poszedłem do zarządu, do prezesa. No mówię mu, panie prezesie, no, myślę o założeniu firmy, że macie jakiś lokal. No mówi, no nie mam, ale niech pan złoży podanie. To ja złożyłem podanie, no i tak, że można powiedzieć, przewegetowałem, czekając na rozpatrzenie podania. Mówię, może coś się zwolni. No i po jakimś, ja wiem, po dwóch miesiącach mniej więcej, pojechałem sobie wtedy na wakacje, pamiętam, no bo dostałem odprawę sześciomiesięczną, więc można było odpocząć. Co prawda ta odprawa sześciomiesięczna, ja wtedy jak odchodziłem z firmy, to pamiętam dokładnie, moje zarobki to były 2800 zł. Na stare pieniądze, czyli na... No to było mało, to było niewiele. No, na dzisiejsze pieniądze to byłoby 280 zł. Nie? Natomiast no dla mnie to było wtedy no, na tyle duże, że mogłem jakoś tam wyżyć no, z żoną, bo wtedy już byłem żonaty. I pojechaliśmy na wakacje, pamiętam do Szwajcarii Kaszubskiej chyba, gdzieś tam w te okolice. I wróciliśmy z wakacji. No ja zacząłem tam kombinować, co tu wymyślać, może no tutaj już przygotowywać jakieś produkty, jakbym coś tam miał w zanadrzu, żebym miał już jak się ten lokal zjawi. No i okazało się, że zadzwonili ze spółdzielni, że mają lokal, nie? Mają lokal, notabene w moim bloku. W piwnicy właśnie. O proszę. W piwnicy. Koło węzła cieplnego, także okna w tak zwanym koszu, 43,8 metra kwadratowego, pamiętam. Ja mówię, kurczę, taki duży lokal, no po co mi taki duży? No kombinowałem, żeby ten lokal wziąć na spółkę z no, takim kolegą, który też odchodził wtedy, tylko on był elektromechanik i zakładał firmę taką, no usług elektromechanicznych, elektromechaniki takiej, no AGD tam sprzęt i tak dalej. No ale ponieważ ten lokal był o tyle niewygodny, że tam przez środek lokalu szła taka rura i naprawdę nie można było zrobić dwóch wejść osobnych do tego lokalu. Ja mówię, no dobra, no to niech będzie te 43 metry. No i wziąłem te 43 metry, no i zacząłem tam działać. No. Zacząłem działać od tego, że zacząłem różnym znajomym najpierw instalować alarmy samochodowe. O! Także no wtedy w zasadzie nie było takich no wkrętarko
wkrętarek elektrycznych, wiertarek elektryczny taki na 12 V, no gdzie teraz jest standardem, więc ja tutaj kombinowałem, jak to zrobić, żeby, tak powiem, można było lutować, żeby można było przykręcać, korzystając z samochodu, nie? Bo na przykład robiłem też takie usługi, że umawiałem się z klientami, jeździłem samochodem swoim i na przykład pod ich zakładem pracy instalowałem alarm samochodowy. No i w tym czasie wyskoczyli z pracy, później na 10 minut, żeby odebrać i odebrali. Ja nie musieli tracić czasu, a ja w sumie no lokalu nie miałem, no bo gdzie, do piwnicy samochodu nie wprowadzam. Więc jak trzeba było, no to pod blokiem to robiłem. No to, no, ponieważ to nie było jakieś mocno hałaśliwe, więc wszyscy w zasadzie to akceptowali, nie? No i co? No i później wymyśliłem dzwonki pozytywki. No i robiliśmy takie, produkowaliśmy takie dzwonki dwumelodyjne, no gdzie no tam różne melodie można było programować, można było samemu programować. Produkowaliśmy też takie pozytywki, które wykorzystywały te werki zegarkowe. Takie były siedmiomelodyjne. No i te werki zegarkowe to notabene, to o, mogę pokazać, to były o, między innymi na przykład o, czymś takim. No, zacząłem współpracować z takim rzeźbiarzem, no nie ludowym, ale który w drewnie różne rzeczy produkował. No i on nam właśnie różne obudowy drewniane toczył. Super. My tam, że tak powiem, w to wsadzaliśmy, to, było, to do tego była taka skrzyneczka, taka. No, wyobrażam sobie. Która zawierała tą baterię, elektronikę, podłączenie do ewentualnie prądu, do przycisku. No to były takie konstrukcje, no proste konstrukcje zupełnie, no ale zapotrzebowanie jakieś tam było, może nie szalone, ale powiedzmy firmę dało się jakoś tam utrzymać kilkuosobową. No i co, no zaczynałem tak wszyscy, no w zasadzie pracowałem sam, później zatrudniłem takiego emeryta, notabene byłego dyrektora jakichś zakładów podłódzkich. No i on ze mną pracował przez ładnych parę lat. Wtedy tam na przykład no, w tym lokalu no, to nie miałem żadnych mediów. Praktycznie oprócz światła nie było nic. Więc żeby skorzystać z WC-ta, no to trzeba było chodzić do mojego mieszkania, tak? W drugiej klatce, więc to było wszystko takie, no w każdym razie po paru latach zarobiłem już na tyle, że mogłem sfinansować wykonanie tam przyłącza wodnego, zrobiłem tam łazieneczkę, zrobiłem jakiś tam WC-t i tak dalej, także no i co, no i po paru latach, znaczy w zasadzie po później jeszcze w międzyczasie zrobiłem, proszę pana, wymyśliłem domofon. O. Domofon. I wymyśliłem domofon, no ciekawy dość, ponieważ on taki domofon, bramofon w zasadzie to był taki, do porozumiewania się między furtką, powiedzmy, a domem. I on był o tyle ciekawą konstrukcją, że opierał się tylko na dwóch przewodach. Był dwuprzewodowy. No ja szukałem po internecie wtedy, no bo nie było, tak. Ale po możliwych tam różnych źródłach, no że czegoś takiego nie ma. No i złożyłem nawet do Urzędu Patentowego wniosek, no starałem się to opatentować. Notabene po chyba 5 czy 6 latach, bo to wszystko tak długo trwa, to składanie wniosków patentowych, później jeszcze przećwiczyłem to parę razy, bo mam no w sumie 2 przyznane patenty między innymi akurat z innej dziedziny. Ale odpisano mi, że niestety podobne rozwiązanie ileś tam lat temu w Anglii było opatentowane, działające trochę na innej zasadzie, ale sprowadzające się do tego samego, że na dwóch przewodach. No, no trudno. No. No, natomiast ja te domofony zacząłem produkować i instalować. No i te domofony no, były instalowane no, przez, no w sumie to ich za dużo może nie, no myślę, że kilkuset nawet ich nie zrobiłem, ale to jest ten rząd wielkości. No. W każdym razie były fajne, też z pozytywką oczywiście, też takie drewniane, rzeźbione, no ludziom się to w miarę podobało, no. Także, no i te domofony instalowaliśmy, no wtedy jak już, ponieważ nam trzeba było jeździć na instalacje, tak. Wykonywać instalacje takie ziemne, różne, no więc sam nie dawałem rady, no emeryta nie będę do tego celu, że tak powiem, zatrudniał, więc no, zatrudniłem jakiegoś tam jednego człowieka, który mi pomagał kopać ewentualnie te rowy, układać kable w ziemi i tak dalej, i tak dalej.
No i no, zaczęliśmy wtedy troszeczkę, powiedzmy, zarabiać. No, na tyle zarabiać, że mogłem sobie pozwolić na sfinansowanie wtedy tej inwestycji, zrobienia WC-tu, zrobienia jakiejś tam łazieneczki i tak dalej. Później zaczęliśmy sami produkować obwody drukowane, więc sami wytrabialiśmy płytki, no bo to było na taką małą skalę, że nie tak. było sensu. Każdy jeden egzemplarz, panowie, robiliście tak, ręcznie. Wszystko od początku robiliśmy. Także sami drukowaliśmy płytki metodą sitodruku, raklą, nanoszenie. Ja nawet do tej pory mam gdzieś jakieś resztki tej farby drukarskiej, którą do tego celu wykorzystywaliśmy. Także no to była, no to była naprawdę no, totalny handmade. Nie? Natomiast mniej więcej w 1984 roku, czyli gdzieś mniej więcej po no, niecałych 2 latach, ponieważ moja żona wtedy pracowała w ośrodku badawczo-rozwojowym Chemoautomatyka. To był taki też dla przemysłu chemicznego. I z moją żoną pracował wtedy tam Janusz Kołodziejski. Mówię nazwisko, ponieważ on był, można powiedzieć, inspiratorem tego, żeby zająć się joystickami. I on wtedy mówi, no, no na takich spotkaniach, ponieważ oni mieszkali, Kołodziejscy mieszkali w tym samym bloku. Jego żona do tej pory mieszka w tym samym bloku. No Janusz niestety zmarł parę lat temu. No to się spotykaliśmy dość często na różnych imprezach takich. No i on tam kiedyś mówi, słuchaj, mówi, no, kurczę, wiesz co, no, no w tej chwili, no, a on był takim fanem, on był inżynierem chemikiem, po inżynierii chemicznej, ale był fanem takim informatykiem i już wtedy no, zaczęły być PC-ty modne. No i on to w to przeniknął całkowicie. Mówi, słuchaj, no, mówi, jest totalne zapotrzebowanie, mówi, nie ma tego w zasadzie joysticki, nie? On mówi, słuchaj, no kurczę, no, ja za to musimy, mówię, tutaj formy wciskowe i tak dalej, no, mówię, mechaniki, mówię, elektronika faktycznie nam jest prosta, ale mówię, tej mechaniki, mówię, inwestycja, no, co tu zrobić, no, ale mi to tak zaszczepił mnie to, mówię, no, może faktycznie to jest pomysł, dobry, nie? No i zacząłem analizować, jak to by zrobić. No i tam miałem kumpla, który pracował też właśnie, który był inżynierem mechanikiem, mówi, słuchaj, no to damy radę to zrobić. Ja przepatrzyłem możliwości uzyskania kredytu, no okazało się, że wtedy wiadomo, że byłem w Banku Rzemiosła, w Spółdzielczym Banku Rzemiosła, powiedzieli, że dobra, no pomysł dobry, możemy sfinansować to. Udzielili mi kredytu, ja oczywiście, że tak powiem, musiałem całą rodzinę przyprowadzić, żeby poręczyła za mnie, więc tutaj moja mama, moi teściowie, jakiś tam wujek chyba, jeszcze ktoś, no bo to wszystko zależało od, no to były ogromne pieniądze wtedy, no zrobienie tam paru form tyskowych. No w każdym razie ten mój kolega nadzorował wykonywanie tych form tyskowych. No i faktycznie w 1985 roku, bo córka się urodziła, moja dokładnie 28 lipca w 1985 roku, więc jesienią mamy zdjęcia, nawet tutaj mogę pokazać. W kronice, no tutaj może pan sobie obejrzeć, to była kronika. Proszę, proszę, cała kronika. Kronika była zrobiona przez moją żonę na 15-lecie, na 15-lecie, nie, na 10-lecie firmy. Na 10. rocznica firmy. No, no to jest akurat. No tutaj to jest. No może pan sobie oglądać tutaj. Tam jest z nimi, tam później będą też joysticki, nie? Właśnie taka jakoś na wiosnę, koło lata, ten joystick ujrzał światło dzienne. No i zaczęliśmy sprzedawać te joysticki i okazało się, że to faktycznie wielkim hitem. No było parę wpadek, jak to zawsze na początku produkcji. My pierwsze, ponieważ nie było w Polsce takich kabli, które by się nadawały do produkcji joysticków. Znaleźliśmy jakąś firmę, która, prywatną firmę, która produkuje takie kable. Zrobili dla nas partię tych kabli, no ale te kable, no, działały fajnie, dotąd dopóki ktoś tych kabli wielokrotnie nie zawijał w tej wewnątrz. No właśnie, no i one się łamały. Łamały się. No po prostu nie ta technologia. No krótko mówiąc, musiałem zrezygnować z zaopatrzenia w tej prywatnej małej firmie, to gdzieś pod Warszawą było, ale znalazłem inną firmę, dużą firmę, spółkę akcyjną, która jak się okazała była podobnie jak my jednostką innowacyjną wdrożeniową. A bo ja panu jeszcze nie powiedziałem, że mieliśmy status jednostki innowacyjno wdrożeniowej. Ale to status jednostki innowacyjno-zdrożeniowej to chyba później dopiero mieliśmy. No w każdym razie firma Technokabel. I firma Technokabel dla nas opracowała
kabel, on się ma teraz do tej pory jest produkowany, ma symbol YTLY, tam 7x012. No i ten kabel okazał się całkowicie, że tak powiem, w 100% odpowiednim, właściwym, spełniającym nasze i klientów oczekiwania. No i wtedy, że tak powiem, mogliśmy już to spokojnie, no, zmieniliśmy w międzyczasie później, ponieważ pierwszy joystick nie miał przystawek, miał tylko takie nóżki. No spełniliśmy później oczekiwania klientów, że jednak no, to nie trzeba trzymać w ręku, ale tutaj to jest wygodnie, sobie. To trzeba mieć przystawki. Tak. No to zrobiliśmy kolejną foremkę wtedy na przystawki. I wtedy no, mniej więcej po 2 latach modyfikacji, czyli mniej więcej w 1987 roku, można powiedzieć, że joystick już był dopracowany, że już nie wiedzieliśmy, co jeszcze można w nim poprawić. Super sprawa. No i powiem tak, no, obecnie my te joysticki produkujemy nadal, bo jak panu tam wspominałem, no to było z 4 lata temu chyba, któryś z pracowników, bo my tych joysticków nie sprzedawaliśmy. Mówił, a szefie, a może wystawić to na Allegro? Ja mówię, no jak uważacie panowie, że to ma sens, no to proszę bardzo. Nie? No i wystawili to na Allegro. I się okazało, że to też ustało 90. Wie pan, to nie sprzedawało się już tak, jak powiedzmy w tych latach 80. my sprzedawaliśmy po parę tysięcy joysticków miesięcznie, ale powiedzmy po parę joysticków się sprzedaje, a nawet zaczęliśmy sprzedawać te joysticki na eksport do Hiszpanii, do Anglii, do Niemiec. No więc no można powiedzieć, no zależnie od miesiąca kilkanaście, kilkadziesiąt sztuk się sprzedaje. To nie jest produkcja, która by utrzymała powiedzmy, nie wiem, firmę czy parę osób, ale no hobbystycznie, że tak powiem, no realizujemy, spełniamy oczekiwania klientów, panów jakichś. Ponieważ to były czasy, kiedy w zasadzie problemem było, nie było problemu sprzedaży, bo to, co się wyprodukowało, to się sprzedawało wtedy. Problemem było zaopatrzenie, żeby móc mieć części do... Więc ja jeździłem po całej Polsce, po różnych upadających zakładach i kupowałem jakieś odpady. Kupowałem odpady. Była taka firma Teva, Cemi Teva, tam różnie w Warszawie, no, która produkowała półprzewodniki. Więc oni to było głównie dla wojska produkcja, albo dla przemysłu państwowego. Więc osobom takim, które ja, żebym mógł to kupować, musiałem się zrzeszyć w spółdzielni rzemieślniczej. Więc ja byłem członkiem spółdzielni rzemieślniczej Elektrometal notabene w Łodzi, która to spółdzielnia później upadła i w zasadzie wszystkie prowizje, które ode mnie pobierali, to tak powiem, przepadły. Ale ja dzięki temu, że byłem członkiem spółdzielni rzemieślniczej Elektrometal, mogłem zawrzeć umowę z CEMI, czy z Tewą później, na pobieranie od nich partii podzespołów. Sam je sprawdzałem, ponieważ podzespoły takie półprzewodnikowe no muszą spełniać określone parametry. Od do. I krótko mówiąc, jeżeli jakiś parametr jest nawet za dobry, to on też odpada. To znaczy te odpady, które ja kupowałem od nich, jako pozakatalogowe produkty, to nie zawsze były odpady, że tak powiem, no nie zawsze, całkowicie złe. To oni były... Niektóre wśród nich trafiały się o znacznie lepszych parametrach, niż katalog przewiduje. Ale one były za dobre po to, żeby je sprzedawać, więc one musiały być jako pozakatalogowe. A ja z tych pozakatalogowych wybierałem te właśnie lepsze oraz wybierałem te, które były no, niekatalogowe, ale dla mnie do tej prostej implikacji, do tego prostego zastosowania wystarczająco dobre. No i po prostu dzięki temu, w oparciu o te pozakatalogowe produkty, podzespoły, no produkowaliśmy joysticki. Bo tworzywo, to współpracowałem z firmami, które po prostu no, realizowały wtryski. No więc to są były firmy przetwórstwa tworzyw sztucznych, które miały no, też w tym czasie no, jakieś tam zużyte wtryskarki, gdzieś tam w piwnicach czy nie w piwnicach produkowały to. A my to składaliśmy wszystko. No, musieliśmy znaleźć firmę, która nam nawinie odpowiednią sprężynę, no bo też, no, żeby się ta sprężyna nie łamała i tak dalej. No. Później no, ja wymyśliłem, ponieważ wadą typowych joysticków były łamiące się elementy stykowe. Tam były takie blaszki. To było taki krzyżak,
postaci blachy sprężystej, stalowej. Ja wymyśliłem, że trzeba zrobić to inaczej, że to trzeba zrobić na gumie przewodzącej i zastosowałem gumę przewodzącą, która była stosowana w kalkulatorach Elbro we Wrocławiu, produkowane one były. I pierwszą partię gumy tych mat z gumy przewodzącej, mat kalkulatorowych, kupiłem właśnie z upłynienia w Elbro. Natomiast później, jak już Elbro, chyba padło, że Elbro już nie funkcjonowało, znalazłem firmę, która no, produkowała takie gdzieś w Krakowie, takie maty z gumy przewodzącej i oni to dla nas produkowali. Ja jeszcze trochę tych mat mam i dlatego ja mówię, ja wtedy kupowałem z dużym zapasem. Ja, wie pan, jak na przykład w jakiejś firmie, nie wiem, Unicon albo jakieś inne, już nie pamiętam gdzie to było, czy może jakieś Unitra, czy Polkolor, były na przykład jakieś rezystory, które ja używałem u siebie, albo które wiedziałem, że mogę zastosować, tak. No bo wie pan, jeżeli się produkuje jakiś generator, projektuje, no to tam można, jest dość szeroki dobór parametrów, można powiedzmy mieć rezystor nie o takiej wartości, ale wtedy, że tak powiem, skompensować to kondensatorem innym i tak dalej. Dokładnie. Więc jak na przykład trafiłem na milion pamiętam dokładnie sztuk rezystorów, jeden megaohm na przykład, no to kupiłem, no to za grosze się kupiłem. Tak. Ja niektóre właśnie te pozyspoły mam do tej pory jeszcze, no niektóre musimy odświeżać, kupować już teraz, tak powiem, w cenach normalnych rynkowych, no dlatego też no, cenę wyprodukowania joysticka teraz i powiedzmy 20 lat temu, no to jest jak dzień do nocy mniej więcej. Dokładnie. No, dlatego ja niestety no, musiałem urynkowić tę cenę i ta cena, no ta kiedyś te joysticki, powiedzmy te parę lat temu, joysticki, które mieliśmy z wyprzedaży, sprzedawaliśmy za, nie wiem, za 15 zł, czy za 20 zł. Super cena. No, także no, po prostu teraz wielokrotnie większa jest cena wytworzenia, więc po prostu nie mogliśmy, jeżeli ma być to, tak powiem, produkowane nadal, dzisiaj produkowane, w oparciu o te podzespoły, no to też, no tak samo podobnie z plastikami, no. Jak miałem plastiki, że tak powiem, jeszcze wyprodukowane 20 lat temu, no to je zużywałem i jakby do kalkulacji zakładałem, że to kosztuje tam, no te grosze jakieś tam, nie? Natomiast teraz niestety, no za byle wtrysk, no się płaci tam powiedzmy złotówkę czy 2 zł, w zależności od wielkości detalu, plus tworzywo, które kosztuje już teraz powiedzmy 20 parę złotych, czy coś koło 20 zł za kilogram, za kilogram. I tak dalej, i tak dalej. No jasne, że można kupować jakieś tam, no czasami jakieś powiedzmy tańsze tworzywo no, z Dalekiego Wschodu, no, które będzie kosztowało powiedzmy kilkanaście złotych i tak dalej. No ale to wszystko, że tak powiem, to jest nie ten poziom, który był 20 lat temu. No wiadomo, wiadomo. No i co, no i teraz gro tych podzespołów, to my mamy jeszcze tych sprzed tych 20-30 lat. Natomiast no niektóre, na przykład tak już no, elementy plastikowe, wiele tych elementów plastikowych musimy odnawiać, wyzyskując je teraz, obecnie. No. Także musieliśmy no, jakiś czas temu odkurzyć starą formę wyzyskową, dać do narzędziowni, żeby przejrzeli, żeby tam przeprowadzili serwis jakiś okresowy. No i dokonaliśmy tam jeść wtrysków, no i znowu nam na jakiś tam, no może jeszcze tam 2 lata wystarczy tego. A tam zrobiliśmy tego, nie już nie pamiętam, kilkaset chyba elementów. W każdym razie, wracając do historii, no to w 87 roku mniej więcej mieliśmy ten okrągły joystick, no który tu jest w postaci białej akurat, ponieważ wydawało nam się, że jest właśnie taki dopracowany, jest biały i tu jest właśnie to. No, tutaj była naklejka, ponieważ zaczęliśmy robić też w tym momencie kolorowe, żeby było weselej. Także joysticki. I wtedy no, produkowaliśmy joysticki. Białe produkowaliśmy joysticki, czarne produkowaliśmy joysticki kolorowe. Właśnie to jest ciekawe, że ja pamiętam tylko czarne. No bo to one były typowe takie, nie? Natomiast no, faktem jest, że kolorowe zaczęliśmy produkować później. Z jakiego powodu zaczęliśmy produkować kolorowe później?
No tu był problem, że musieliśmy szukać niższej ceny. Mhm. I dało się kupić dość tanie kolorowe tworzywo. I wtedy na bazie tego kolorowego tworzywa zaczęliśmy produkować kolorowe joysticki. No bo tutaj nie ukrywam, że dość dużą ceną joysticku, no wtedy jak i teraz, no są elementy te tworzywowe. Właśnie. W każdym razie przez parę lat produkowaliśmy te joysticki, natomiast później, na początku lat 90. wymyśliliśmy joystick Scorpion. Też kultowy. Tak, joystick Scorpion, no twórcą Scorpiona w zasadzie tej mechaniki całej, no to jest taki nasz przyjaciel Stefan Drobner, artysta plastyk, no który kształcił się na ASP i kończył wzornictwo przemysłowe. No to jest takim, powiedzmy, no prawie że inżynierem plastyki. I on wymyślił tutaj no taki zespolony przełącznik w postaci takiego ośmiopozycyjnego mikroswitcha. I ten mikroswitch działa rewelacyjnie, naprawdę działa rewelacyjnie. My do tego musieliśmy zrobić no własne oprzyrządowanie, ponieważ trzeba było zrobić wykroniki, krępowniki. No i nie ukrywam, że montaż tego Skorpiona jest bardzo skomplikowany. I no, trzeba mieć dużą wprawę, żeby to dobrze zmontować. No jest to dzieło sztuki. Jest to dzieło sztuki, no. Mhm. Bo on jest składany. No nie wiem, czy to jest. Nie, to są pudełka. Pokażę tylko pudełeczko. Bo w dziale handlowym mamy, nie? Oczywiście. Właśnie, to było takie innowacyjne na tamte czasy, że można go było przykleić, no, można go było trzymać. Można go było trzymać tak. W pozycji takiej, że tak powiem. Zresztą ten joystick występował w takim teleturnieju telewizyjnym. Gra. Dokładnie. Ona to polegało na tym, że zawodnicy przy stole ping-pongowym stali po dwóch stronach i musieli no, jakoś tam do siebie, że tak powiem, strzelać chyba, czy rzucać. Czy odbijać coś. Odbijać piłeczkę, tak. No i do tego celu wykorzystywali w każdym razie te joysticki. W każdym razie później w 1994 roku zrobiliśmy właśnie ten joystick Scorpion. No w międzyczasie mogę powiedzieć, jeszcze pochwalić się, że chyba w 87 czy w 88 roku nasz joystick, ten okrągły, stary, zdobył tytuł joysticka roku. To był taki turniej, taki konkurs chyba organizowany przez redakcję Bajtka. Mhm. Miałem pana o to zapytać, czy w jakich okolicznościach Bajtek nawiązał kontakt z panem? Wie pan co, ja w tej chwili już nie pamiętam dokładnie, jak to było. Ale to po prostu, ponieważ no my dawaliśmy ogłoszenia do Bajtka i nie tylko do Bajtka, do Top Secretu. Do Top Secretu chyba też taką właśnie kolega plastyk nam realizował taką całą, nawet tutaj chyba gdzieś są tak. Takie historyjki obrazkowe. To jest chyba najbardziej kultowa z nich. No tak, no to jest właśnie też praktycznie 100% grafiki, którą mamy, takiej grafiki marketingowej, no to jest pomysł właśnie Stefana. Stefan zresztą pierwszy joystick, pierwsze opakowanie zrobił, to opakowanie następne, plakaty, które mieliśmy, to są też jego pomysły. Ale właśnie, przy okazji zapytam pana, jeżeli oczywiście będzie pan pamiętał, dlaczego trójkątne pudełeczko? Oczywiście odpowiedź nasuwa się intuicyjnie, bo no. jest ładnie w to zapakować joystick. Tak. Ale przecież w tamtych czasach to praktycznie wszystko było pakowane w kwadratowe, w prostokątne kartony. Stefan nam to zaproponował i my to zaakceptowaliśmy. Znaczy mówiąc my, to mówię ja z żoną. Wtedy praktycznie żona ze mną prowadziła firmę. Pracowała wtedy jeszcze w 82 roku w chemoautomatyce. Natomiast później jak córka się urodziła w 85 roku, no to żona już nie wróciła do pracy zawodowej, tylko jakby pomagała prowadzić mi firmę.
No tak, dlatego pytam, bo wydaje mi się chyba to bardzo kłopotliwe, prawda? Przy, wiadomo, kartonik kwadratowy czy prostokątny łatwo jest złożyć. Natomiast tutaj... No, złożyć też jest łatwo, jak już się ma wprawę. Poza tym spakować to też można łatwo, ponieważ w takim mieliśmy takie opakowania zbiorcze, gdzie wchodziło 6 pudełek na dół. Aha, i później... Cztery pudełka od góry, odwrotnie. Czyli w sumie w jednej warstwie mieliśmy takie pudełka zbiorcze na 10 sztuk oraz przekładka była i drugie 10. No w sumie, w sumie tak. Także... powierzchniowo wychodziło to chyba znacznie lepiej, aniżeli jeżeli był kwadratowy. No, tak, no w każdym razie no, poza tym czymś się wyróżniało. Nie? No, mówiąc szczerze, nawet wtedy nie zastanawialiśmy się, jaki to może mieć skutek marketingowy. No po prostu no, Stefan nam zaproponował takie. Tu zresztą są gdzieś pierwsze propozycje chyba. Tak. Właśnie no, tutaj między innymi artykuły i są, to są pierwsze karty katalogowe, które robiliśmy na powielaczach. No bo też no, kserografów nie było. Wie pan, żeby powielić, my to robiliśmy, jak pan widzi, metodą, że rysunek, logo, do tego było zdjęcie i na maszynie do pisania napisany tekst i to z tym była... wszystkim szliśmy, ja szedłem na Politechnikę i tam mi, że tak powiem, ktoś tam robił uprzejmość, mi odbijał na powielaczu, nie? No, w każdym razie, no i tutaj były różne pomysły, że tak powiem, różnych opakowań. No i były, a w każdym razie, jak pan widzi, no tutaj, że tak powiem, w zasadzie wszystkie pomysły opierały się o ten właśnie, o podstawę kwadratową i taki ostrosób, nie? Ostrosób, bo podstawie, no i to już są już docelowe. No tutaj jak dostaliśmy tytuł, ten nasz joystick dostał tytuł joysticka roku, no to zrobiliśmy takie naklejki i naklejaliśmy do tego jeszcze, nie? No później już była na normalnej, w normalnej drukarni była wydrukowana taka, taka karta katalogowa, taki coś w rodzaju plakatu. No i w zasadzie ta sprzedaż tych joysticków była rozwijana, no można powiedzieć, nieprzerwanie. No, no później w latach 90. jak wyprodukowaliśmy Skorpiona, wyprodukowaliśmy również później joypady. Joypady, no to jak pan wie, no to były tutaj... Tak właśnie. No. I tutaj pragnę przejść właśnie do następnej części naszego programu. Mianowicie pozwoliłem sobie ze sobą przywieźć właśnie takie dwa rekwizyty. To widziałem już u pana na dole, na półeczce. No, co tak było jest, bardzo, no. bardzo interesujące. W takim stanie to nabyłem kiedyś na Allegro za grosze, ktoś to sprzedawał. Natomiast ten joypad jest właśnie do konsoli Pegasus. Tak. No właśnie my wtedy, mając już tę obudowę do joypada, opracowaliśmy no, parę wersji. No tak, tutaj widać i do Pegasusa, do konsoli Pegasus 501, 502, do 503, do takiej Segi tam 8-bitowej Tilton, później Sega Mega Drive, do Jaguara, później zrobiliśmy właśnie jeszcze do Amigi CD32 i praktycznie no później jeszcze zrobiliśmy do peceta. Zrobiliśmy to do peceta i mieliśmy równolegle taki interfejs też produkowaliśmy, który pozwalał zastosować zwykły joystick stykowy, czyli na przykład tego typu joystick, czy tak, Scorpion, tak, czy tak, jakiś inny, pozwalał zastosować do peceta, tylko tyle, że no, on się no, do współczesnego peceta się nie nadaje, ponieważ tam no, wtedy nie było jeszcze złącza USB. Tam było, to było złącze takie 15-stykowe. Tak. To było złącze 15-stykowe i to było złącze dedykowane właśnie do obsługi takich no, zewnętrznych urządzeń. Tak. I, no i także my wtedy równolegle produkowaliśmy te interfejsy do PC-tów, interfejsy do właśnie do Pegasusów, do Nintendo. I joysticki, i właśnie joypady do konsol.
Także wie pan, no i później co, no przyszły lata, koniec lat 90. Gdzie no, tych joysticków się zaczęło się sprzedawać no, coraz mniej w momencie, kiedy zaczęły się rozwijać komputery typu PC. I tak nagle w zasadzie pamiętam, to był, nie pamiętam, który z rok to był dokładnie, ale po prostu tak jak w lutym chyba, czy w marcu jeszcze sprzedawaliśmy no, typu 1000 joysticków, tak nagle w kwietniu 100. O. Po prostu to było gwałtowne załamanie. Okay. Ja pamiętam jeszcze 2 miesiące wcześniej zamówiłem u mojego dostawcy tworzyw no kolejną partię, ponieważ robiliśmy partię tak mniej więcej na parę miesięcy po 5000 wtrysków. No i dlatego nam te 5000 wtrysków, tak powiem, starczyło później na 20 parę lat. Nie? Jeszcze mamy dużo wtrysków różnych podzespołów. Ale po prostu nagle takie załamanie rynku tego joystickowego było. No to było głównie wynikiem tego, że jednak rozwijały się pecety i pecety były coraz, że tak powiem, doskonalsze, coraz lepsze i zapotrzebowanie na pecety typu Amiga, Atari było coraz mniejsze. No. Tak, no i w ogóle już nie było takiego problemu z dostaniem chociażby konsol. No tak, PlayStation, no. czy już te ze starszej generacji. Tak, one się, powiem szczerze, tutaj też byłem trochę zaskoczony, ponieważ ja liczyłem na to, że jak PC-ty się rozwijają, to że nie będzie takiego rozwoju konsol. A się okazało, że konsole się rozwijały cały czas i rozwijają się nowe. Tak, tak. No, także tutaj to, no ja byłem złym prorokiem. Że nie źle obstawiłem. Bo w zasadzie nawet się zastanawiałem, czy, że tak powiem, nie rozwijać no, tych joypadów dedykowanych do konsoli, ale stwierdziłem, że to w zasadzie jest chwilowy tylko rozwój. To nie da mi jakiejś stabilizacji. Nie? Także ja później, no, w zasadzie w latach 90. No, to wszedłem w dziedzinę sprzętu antenowego i zacząłem produkować no, gniazda, osprzęt taki abonencki na potrzeby instalacji antenowych, później instalacji telewizji kablowych. No i w zasadzie to produkujemy do tej pory i to jest naszym głównym produktem w tej chwili. Natomiast no, ten produkt no, też już nie cieszy się aż takim powodzeniem, nie ma tak dużego zapotrzebowania jak powiedzmy dawniej. Także no, nie ukrywam, że teraz też chcemy zdywersyfikować trochę działalność i trochę wyjść w dziedzinę automatyki przemysłowej oraz no, automatyki powiedzmy drogownictwa i tak dalej. Także trochę chcemy tutaj no, znaleźć się na tym rynku, no bo no, trzeba się dostosować. No. Oczywiście. My rzeczywistości nie zmienimy, więc wiadomo, że technologie się zmieniają. No bo to tak, my sprzedajemy joysticki dla hobbystów, którzy no, ze względów sentymentalnych no wracają do tych gier albo chcą pokazać dzieciom swoim, czym się oni bawili. Albo, tutaj wejdę panu w słowo, albo po prostu zaczyna brakować wszystkich innych, a my mamy krajowe dobre, więc można się dalej zaopatrzać. No, to jest też bardzo istotne, bo ja na przykład nie mam autentycznie, powiem panu, że nie mam ani jednego z tych swoich starych kickshotów, a miałem ich naprawdę całą szafę. No tak, ale gdyby pan nie potrzebował, tylko dlatego, no bo pan wraca do starych gier. Bo pan pokazuje, powiedzmy, teraz swoim dzieciom, prawda, czy dzieciom jeszcze nie. No, ale swoim znajomym, przyjaciołom pokazuje pan, że tak powiem, wyciąga z szafy te stare giercowki, nie? No i po prostu i dlatego jakieś tam zapotrzebowanie jest na to. Ale tak mówię, no to jest hobbystyczne, no my bardziej, że tak powiem, robimy ukłon w kierunku właśnie takich fanów, niż mamy z tego pożytek, no bo nie ukrywam, że często, wie pan, produkcja, jeżeli ma być tania, to musi być wielkoseryjna. I ja mogę powiedzieć tak, no dawniej moi najlepsi pracownicy no to składali joystick w 7 minut. O proszę. Dosłownie, no. No te mniej więcej już zakładając, że płytka będzie zrobiona i tak, tak dalej. Tak, tak, tak. Ale to nawet może i szybciej niż w 7 minut. Po prostu to były chwile jakieś, no. No po prostu teraz jeden pracownik
no ponieważ nie robi tego cały czas na okrągło, no to musi, no to, to trwa no, kilkanaście czy ileś tam minut. Ale to i tak dobry czas. No bo to, wie pan, no i też to też powoduje, że ponieważ nie jest to produkcja wielkoseryjna, no to po prostu on nie ma szans kosztować jakby tyle, co kosztował, nawet rewaloryzując jakieś te pieniądze, co kosztowało te 30 lat temu. Bo po prostu jest to produkcja na małą skalę, produkcja, a produkcja jest cały czas chałupnicza w zasadzie, ponieważ wie pan, my mamy gotowe płytki drukowane, wymyślone powiedzmy 30 lat temu. Mamy podzespoły do tych płytek. Więc jasne, że ja mógłbym przeprojektować teraz te płytki na elementy SMD, tak, gdzie automat by położył elementy SMD, płytka by kosztowała dwa razy tak. Albo w ogóle Chińczyk by zrobił wszystko albo, i przeszłoby no tak, gotowe. No, no tak, ale, ale po prostu, wie pan, no to wtedy już nie byłoby, a tak to jest konstrukcja, jest faktycznie kultowa konstrukcja, tak, to jest konstrukcja sprzed 30 lat, tak, to nie jest konstrukcja współczesna. Ona jest tylko współcześnie zmontowana, natomiast jest to konstrukcja i w oparciu o podzespoły, które funkcjonowały 30 lat temu. My współpracujemy w dziedzinie handlowej, to znaczy współpracowaliśmy bardziej, powiedziałbym tak, ponieważ pan Jurek no, produkował i produkuje nadal chyba zasilacze. I po prostu my, ponieważ no, jak się zaczął w latach 90. kryzys no, taki gospodarczy w Polsce, no to ja wtedy zacząłem nie tylko się zajmować w latach, no, chyba w 90. roku albo w 91. jakby rozpocząłem działalność handlową również, czyli produkowaliśmy joysticki, zaczęliśmy produkować ten osprzęt antenowy, to również zaczęliśmy handlować. Handlowałem kablami, zacząłem handlować osprzętem antenowym, zacząłem handlować też zasilaczami. Obcymi joystickami handlowałem wtedy również osprzętem typu pokrywy na klawiatury, jakieś tam pudełka do, na dyskietki i tak dalej, i tak dalej. No później na CD. Natomiast no, przez to, że prowadziłem działalność handlową, nawiązałem współpracę również z panem Jurkiem Tatarkiem i kupowaliśmy od niego zasilacze i nawet do tej pory mamy jego zasilacze w ofercie, no ale znowuż no, nie ukrywam, że w tej chwili jest zupełnie inny handel. Ja, ten handel to u mnie jest taki trochę marginalny, to nie jest moja podstawowa działalność i ja tego handlu nie rozwijam. No, ja ten handel to prowadzę bardziej dlatego, że no, że mamy zaprzyjaźnione firmy instalacyjne, które no, kupowały nasze produkty, a przy okazji chciały mieć no tak, kable tak, i to tak, i tamto. No to później no, potrzebne jest, że to tamto, no to, no to tu routery, tu jakieś tam switche, tu, tu jakieś korytka instalacyjne, tu właśnie jakiś zasilacz, tu jakieś uchwyty, tu jakieś flopy, tu jakieś wkręty. Więc w związku z tym ten asortyment nam się powiększał. Teraz ten asortyment mamy dość duży. Natomiast no, ten handel nie jest na tyle, że tak powiem, na dużą skalę, żeby znowuż no, tak z handlu nie da się wyżyć. Tak samo z produkcji joysticków nie dałoby się teraz wyżyć, czy z produkcji no, samych gniazd by się nie dało wyżyć w tej chwili. No ale my po prostu robimy trochę tego, trochę tego, trochę tego. Natomiast no, nie ukrywam, że no, nie wykluczam sytuacji takiej, że jak no, trafimy na właściwy produkt, który będzie trafiony, który będzie się sprzedawał tak, jak się sprzedawały joysticki dawniej, no to, no to po prostu terminą działalność radykalnie ograniczymy albo wygasimy wreszcie. No tak, 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 żeby no się skoncentrować na... Po prostu nie ukrywam, że wtedy, właśnie w latach 80. to no niektórzy twierdzą, że to był mój błąd, bo wie pan, no, wtedy ile ja bym joysticków nie wyprodukował, to ja bym je sprzedał. Ale no ja zawsze starałem się podchodzić w sposób odpowiedzialny do biznesu, do pracowników. Ja wtedy miałem, no nie wiem, no może 10 pracowników, bo tyle tam, co w tej piwnicy mogłem pomieścić. Później jak przyniosłem się, na, że tak powiem, na zewnątrz już do lokalu innego, na parter pierwsze piętro, miałem tam około 400 metrów kwadratowych, miałem już tych pracowników więcej, ale już zapotrzebowanie na joysticki też już było mniejsze. Natomiast no wtedy, gdybym ja był w stanie wyprodukować, nie wiem, 10 tysięcy joysticków miesięcznie, to ja bym te 10 tysięcy prawdopodobnie sprzedał. Wie pan, no ludzie przyjeżdżali do mnie, no wręcz o każdej porze dnia i nocy. No ja pamiętam taką sytuację, jak ktoś kiedyś, chyba z Poznania, jadąc na giełdę komputerową do Warszawy,
No, przyjechał po drodze do mnie, no i obudził mnie w niedzielę rano o godzinie chyba 8. Mówi, że on tutaj już czeka od 3 godzin i tak dalej. Ja mówię, no to wie pan, no to trzeba było zadzwonić, no to nie problem, no bym przyszedł panu dał ten towar. No to jak ja mu powiedziałem, że trzeba było zadzwonić, no to minęły dwa tygodnie, a o godzinie 2 w nocy mam telefon. Nie? No bo się okazało właśnie, że on jedzie na giełdę do Warszawy i no skoro mu dałem przyzwolenie, żeby zadzwonił, no więc... Kazali dzwonić, więc dzwoni. Dzwoni, dokładnie. No więc, wie pan, no, zakładałem, że tak powiem, ubierałem się i schodziłem do Na szczęście pierwszy. Daleko nie było. Trzeba było zjechać, bo mieszkałem na 11 piętrze, więc trzeba było zjechać te 13, że tak powiem, kondygnacji w dół, ponieważ tam jeszcze była taka antresala. No i obsłużyłem klienta, no ale wie pan, no klient nasz pan, no. No faktem jest, że to były czasy, no czasy złote, gdzie no, można było sprzedać naprawdę wszystko, a wydaje mi się, że te produkty, które sprzedawaliśmy, były dobrej jakości produktami. No. Wie pan, one były praktycznie 2-3 razy tańsze niż te w Peweksie, a miały taką zaletę, że były wielokrotnie trwalsze. Dawaliśmy gwarancję, co prawda tylko na 3 miesiące, ale dawaliśmy gwarancję. Pamiętam, miałem też taką historię z Federacją Konsumentów, ponieważ Federacja Konsumentów zarzuciła mi, że gwarancja powinna być na rok, chyba co najmniej. Ja się nie zgodziłem. Powiedziałem, że to jest moja dobra wola, że w ogóle udzielam gwarancji, bo to jest zabawka. Na zabawki się generalnie nie daje gwarancji. No mówię, jak ktoś weźmie zabawkę i połamie, mówię, no ja mogę ją zaprezentować, jak wygląda joystick, na przykład jak jest katowany przez 3 miesiące, mówię. W 3 miesiące można naprawdę zakatować joystick, dokładnie. Więc mówię, jeżeli ja miałbym dać gwarancję na rok, to ja bym w pewnym momencie musiał niczego innego nie robić, tylko wymieniać czy naprawiać joysticki, że tak powiem, które są w trakcie gwarancji, które są katowane. No i ja się uparłem, no i oni się poddali, no stwierdzili, że faktycznie, tak powiem, jeżeli potraktujemy, że to nie jest urządzenie elektroniczne, no typu radio, telewizor, tak. Tylko jest to zabawka, którą można, no mówiąc kolokwialnie, zajeździć, więc mam prawo. No. Chociaż z drugiej strony, wie pan, jeżeli to przetrwało pierwsze 3 miesiące, to już można byłoby być spokojnym, że... No więc nie, no ja, wie pan, obsługiwałem joysticki nieraz i po 2-3 latach katowania. No mówię pan, guma przewodząca jest o tyle fajnym elementem, że ona się nie zużywa w 100%. Ona, jak się mocno katuje, ona się potrafi zapylić, tak, może się zetrzeć trochę elementy, które tam są drukowane, które są w postaci takich widełek. Pól kontaktowych. Te pola kontaktowe. One mogą się utlenić, no ale to naprawdę wystarczy wtedy rozebrać, dokładnie. Przeczyścić spirytusem czy na sucho wytrzeć dobrze, żeby zedrzeć tę warstwę utlenioną. Wyczyścić nawet dobrze tę starą gumkę i ona będzie dalej działać. No, bo można wymienić gumkę na nową, no bo my takie gumki sprzedajemy, jeżeli ktoś chce, ale nie ma takiej potrzeby naprawdę. No. Natomiast na pewno można, bo nawet jak już ta gumka jest starta, to ona w głębi może mieć już to przewodność trochę gorszą. Oczywiście, nawet no. Przecież sam sobie dosłownie ściągałem delikatną, cieniuteńką warstwę wierzchnią tej gumki. Aha. I tyle, chodziło jak złoto. No. Także tu można, no. To po prostu dla majster klepki takiego, to, który ma dwie prawe ręce, to, no, to jest produkt doskonały do ciągłego tak naprawiania, do ciągłej regeneracji. Nie mieliśmy, to znaczy ja pamiętam moment taki, kiedy właśnie Pegasus zaczął wchodzić na rynek. Ja wtedy wiem, że rozważałem, że tak powiem, sprzedaż też tej konsoli, no żeby być takim dystrybutorem jakimś, ale do tego nie doszło. Nie kojarzę, żebym kontaktował się z Bommarkiem, ale no być może, że jakieś kontakty były, ale to były takie wstępne rozmowy, nie, no na pewno nie zakończone jakimś tam, tak powiem, nie było czymś konkretnym, bo gdyby było coś konkretnego, no to no byśmy prawdopodobnie w temat weszli, ale tak jak mówię, ja generalnie
sceptycznie podchodziłem do problemu konsol. Ja sądziłem, że to jest taka efemeryda, wie pan, że to, że tak powiem, no, pojawiła się na rok, dwa, trzy, może cztery lata, a ja tu, że tak powiem, no, planowałem działalność na całe lata. No mówię, no, no w tym roku już będzie, ile, no, 82, 36 lat, jak działałem. No. Także, no to już jest, no małe jest firm, no naprawdę, oczywiście, można powiedzieć, z mojej branży, które no, tak długo działają. No, niektóre firmy, no, podają, że działają dłużej, ale na przykład to są firmy, na przykład, które były państwowymi firmami, tak, się, tak, że tak powiem, sprywatyzowały. Przemianowały, no, się, ktoś to kupił, ktoś to sprzedał. Tak, ktoś to kupił, sprzedał i one mówią, że no, my mamy 75-letnią tradycję. No, no nie mają 75-letniej tradycji, ponieważ kiedyś to była firma państwowa, została, że tak powiem, usprywatyzowana, no, często to w postaci udziałów, no, członków zarządu, dyrekcji, paru pracowników, nieraz jakichś szeregowych, ale to, no, oni traktują przeszłość, no, tą państwową, jako swoją przeszłość, a to, no, to nie dokładnie tak jest, no, to jest trochę takie fałszowanie historii, nie? Także, no, a mam nadzieję, że będę w stanie jeszcze, tak powiem, dobrać właściwych ludzi i wykształcić no, załogę, która będzie trzonem później mat spółka z o.o. I tego panu bardzo serdecznie życzę w imieniu moim i w imieniu całej naszej ekipy, która... Także ja życzę natomiast ekipie, no, żeby, że tak powiem, prowadziła dalej taką działalność i że tak powiem, i kultywowała tradycję. Bardzo dziękuję.